pod Kazimierz Górski, kochał Stadion Śląski i mówi, że nie ma lepszego miejsca na ziemi do gry reprezentacji Polski. Wielka piłka wraca na Stadion Śląski. Po ponad 8 latach modernizacji i marcowej próbie generalnej przeciwko Korei Południowej, reprezentacja Polski znów zagra w kotle czarownic mecze o stawkę. Nadchodzące starcia w Lidze Narodów przeciwko Portugalii i Włochom przywołują piękne wspomnienia schorzowskiego giganta. Te starsze, jak zwycięstwa ze Związkiem Radzieckim, gol! 1-0 dla Polski! Anglią, McFarlane, Bobby Moore, ta ostatnia instancja i teraz Bobby Moore'a, Lubański na pole karne, wpada strzał, gol! Gol, cudowna sytuacja, proszę Państwa! Holandią, Kasperczak, no i proszę Państwa, gol, czwarta bramka! I te, które pamięta większość z nas, z Norwegią, koniec. Portugalią. A boczni obrońcy zeszli i grali stoperem. Rasiak, Smolarek, nie ma spalonego, Smolarek! Ma 0! Edi Smolarek! Ale szansa, ale zdzieli biegło! I Belgią. Będzie jeszcze okazja, stale koło, gdzie Smolarek, będzie bramka! Ma 0! Ale szansa! Nie ma wątpliwości, że na Stadionie Śląskim tworzył się kawał historii polskiego futbolu. Które mecze najbardziej zapadły w pamięci bohaterom tego obiektu? To jest trudne pytanie, bo było tych wspomnień troszeczkę wiele. Wydaje mi się, że moje wspomnienia, po prostu jeszcze jak byłem małym dzieckiem, mogę tak powiedzieć, byłem na meczu Polska-Włochy, to był chyba 85, 86, czy coś takiego, nawet nie wiem, trzeba byłoby to sprawdzić. Nawet ostatnio opowiadałem to Darkowi Dziechanowskiemu, że byłem na meczu jako mały chłopak i wtedy strzelił decydującą bramkę z Włochami. Także to był szczególny mecz i tak mi jakoś to zapamiętałem. No mecze eliminacyjne do Mistrzostw Świata i szczególnie ten mecz z Belgią, gdzie musieliśmy zremisować, żeby zagrać na Mistrzostwach. No tam odbywały się wielkie historyczne spotkania reprezentacji Polski, słynny chorzowski kocioł, bo tak przecież był. Czarownic. Tak jest, tak był nazywany ten stadion. Niesamowita atmosfera, oczywiście w innych warunkach, bo ten stadion wyglądał zupełnie inaczej. Przede wszystkim mecz z Anglią na 0-0. Za dużo meczy tam żeśmy nie rozgrywali akurat za moich czasów, a kilka było, ale przede wszystkim z Anglią na 0-0, bo duży niedosyt, byliśmy ze zespołem zdecydowanie wyższym, powinniśmy wygrać 2 albo 3-0. Wspaniała publiczność, wspaniały doping, także bardzo sympatyczne i miłe wspomnienie. Miałem tą przyjemność grać na Stadionie Śląskim, mecze kwalifikacyjne przeciwko Francji i Anglii, tak więc w szczególności ten mecz, który zremisowaliśmy 1-1 przy wspaniałej atmosferze. Awans do Mistrzostw Świata po 16 latach. No i pamiętam już z Rosją, w którym strzeliłem 2 bramki, miałem asystę przy pierwszej. No to jak mam mi się źle wspomina? Zawsze mi się wspomina bardzo dobrze. Zdecydowanie to oczywiście awans w 2002 roku na Mistrzostwa Świata. Po wygranym meczu 3-0 przeciw reprezentacji Norwegii. Pamiętam, jak świętowaliśmy w szatni. Pamiętam tą drogę później autokarem z Stadionu Śląskiego do Warszawy. Jak świętowaliśmy awans po 16 latach na Mundial. Także chyba tak najbardziej Stadion Śląski będę zawsze kojarzył z tym wydarzeniem i wygraną 3-0 na Norwegię. Przede wszystkim mecze reprezentacji Polski wygrane, dające nam awans, pieczętujące awans za mojej działalności w PZPN-ie, a jako kibic, jeszcze bardzo młody człowiek, pamiętam mecz Polska-Holandia, miałem tam naście lat, chyba 4-1, wspaniały mecz reprezentacji Polski. No i to, że mój idol, mój guru, no i chyba wielu milionów Polaków, pan Kazimierz Górski, kochał Stadion Śląski i mówi, że nie ma lepszego miejsca na ziemi do gry reprezentacji Polski. Asysta w meczu z Anglią. Podałem do Żurawia, Żuraw strzelił
Nie wiem, czy strzelił kiedyś lepsze okienko niż wtedy. Walczyliśmy o awans i to były mecze eliminacyjne do Mistrzostw Świata. I pamiętam dokładnie, bo jeszcze brałem czynny udział w tym, bo już jeżeli chodzi o Mistrzostwa Europy, to u trenera Benhakera trochę mniej roli rezerwowego, ale u trenera Janasa to było coś pięknego. I zresztą ja ze Śląska jako chłopak związany z tym regionem, to było moim największym marzeniem. I to się spełniło, i to w barwach z orzełkiem na piersi, także to był mecz z Austrią, pamiętam go doskonale. I dobry mecz też w moim wykonaniu, bo takie wsparcie rodzinne i wszystkich w tym momencie grałem jak u siebie. Mecz z Portugalią, 2-1. Bez wątpienia mecz z Portugalią. Zwycięstwo i bardzo fajna atmosfera. Zawsze była na Stadionie Śląskim dobra atmosfera. Zwycięstwo, 45 tysięcy i podróż do Poznania z Marcinem Wasilewskim. Warto pamiętać, że Stadion Śląski to nie tylko piłka reprezentacyjna, ale i klubowa. To na tym obiekcie historyczne mecze w europejskich pucharach rozgrywał Górnik Zabrze. O jednym z najbardziej spektakularnych opowiada legenda Górnika. Gol, proszę Państwa! Och, inauguracja Ligi Mistrzów, spotkanie z Tottenhamem Hotspur i prowadzenie 4-0, no, wynik 4-2, kontuzje dwóch zawodników, ale zwycięstwo nad mistrzem Anglii, no to się pamięta. A jakie są Wasze najlepsze wspomnienia ze Stadionu Śląskiego? Piszcie w komentarzach. Historia tego stadionu pokazuje, że Polska osiągała tam naprawdę dobre wyniki i tworzyła jakąś historię polskiej piłki. Oby reprezentacja, i mam nadzieję, że tak się stanie, też zagościła na tym stadionie, bo kibicom ze Śląska po prostu się to należy. To jest legenda polskiego sportu i przy całym szacunku dla Stadionu Narodowego w Warszawie, tam jest trochę sztucznie, tam jest taka atmosfera teatru, filharmonii, eleganccy panowie, piękne panie, bufety, VIP-y, ale to nie jest to, co prawdziwi kibice kochają najbardziej. Dlatego mam nadzieję, że coraz więcej będzie meczów reprezentacji Polski na Stadionie Śląskim. Jeśli podobał Wam się ten filmik, zostawcie łapkę w górę i pamiętajcie, by zasubskrybować kanał na bramkę.pl.